Witam Państwa serdecznie. Mateusz Sala na krawędzi szkła i właśnie o szkle porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, czyli o kieliszkach. Jak dobrać kieliszek do odpowiedniego wina albo odpowiednie wino do kieliszka? Wina musujące, czyli wąski wylew, wysoki kieliszeczek. Burgundy, czyli szeroka bańka, Pinot Noir czy też Piemont, Nebbiolo. To są wina najlepiej wystarzone, które dobrze otworzą się w szerokiej bańce. Szeroka bańka, ale znowu do białych. Dosyć od niedawna stosowane stare białe burgundy, stare chardonnay, bądź stare rieslingi z Nadmozeli. Wielki kieliszek portowski, czyli sommelier seria Riedla. 10 lat ma ten kieliszek. Idealny do potężnych, starych Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc czy do Merlot, czyli to, na czym cały Bordeaux bazuje. Jego troszkę mniejszy kolega, czyli jakieś Zinfandle, Cabernet Sauvignon, na przykład z Chile, czy Carmenere. I dochodzimy do jeszcze mniejszego kolega. 460 ml, czyli 150 ml płynu, czy też wina. Pracuje w nim bardzo dobrze. Białe kieliszki, czyli ograniczone wylewy, czyli Sauvignon Blanc, czyli na przykład może też jakiś starawe Nebbiolo, jeżeli już naprawdę jest wiekowy, czyli czerwone wino. Znowu wracamy do Piemontu. Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, czy też Sauvignon Blanc z Bordeaux. Czy Riesling, młodziutki. Tutaj również biel, lekko wywinięta, czyli bardziej w jakieś kwiatowe struktury. Może Verdecchio na przykład. Castei di Jessi. Dalej biele, ale już te biele trochę za małe. Nie dość, że szklanne, to ilość płynu, którą powinniśmy sobie zaaplikować, czy jakieś 150 ml, wypełni nam już ten kieliszek do połowy. A powinno to być na przykład, tak jak w przypadku naszego Bordeaux, 1/3. O wiele ładniej zapracuje nam białe niż wąskie kieliszki, czyli jakieś Malagi, jakieś Porto, albo trochę taki skalpel dla każdego rodzaju wina. Tylko trzeba wiedzieć, że on nam wyciągnie tylko te super skoncentrowane bukiety, które będą nas uderzać, bo jest bardzo wąziutki i wino tutaj, stare Porto już, albo nawet, nie wiem, próbki koniaku można. Bardzo zamknięty, skondensowany nos i kieliszek do Martini. Wino podobny płyn. Tak nigdy nie powinien wyglądać kieliszek. Jeżeli cokolwiek ucieka nam i otwiera się w pełni do góry, jest zupełnie nieużyteczne. Jeżeli mielibyśmy popracować tutaj, to nie da się pracować. Podczas naszych prezentacji użyjemy sobie białego wina do wypełnienia ich, ale nie znaczy, że wszystkie te kieliszki są do białego. Najważniejsze w kieliszku jest jego pojemność. Weźmy na przykład ten. Mamy pełną butelkę, uzupełniamy mniej więcej 1/3, czyli zlewamy z butelki tyle. Pełna pojemność tego kieliszka to jest 460 ml. Czyli gdybyśmy go wylali aż do końca, w butelce zostanie nam tylko tyle wina. Czyli tak, staramy nalewać się zawsze 1/3, żeby sporo miejsca pozostało nam w kieliszku. 1/3. 1/3. 1/3. I patrzmy teraz, doszliśmy do takich malutkich kieliszków. Mamy 1/3, ale tak naprawdę nie mamy już za bardzo miejsca w czaszy, żeby to wino nam się uwolniło i zapracowało. Na jeszcze mniejszym kieliszku, to już mamy nieomalże połowę kieliszka. Naszą zasadę 1/3 zrywamy tylko i wyłącznie w przypadku win musujących, czyli wysokiego kieliszka, które uzupełniamy zawsze po szczycie, żeby jak najbardziej ograniczyć ekstrakcję bąbelków.
Wiemy już, że naszym uniwersalnym kieliszkiem jest kieliszek o pojemności 460 ml. Czyli mniej więcej 150 ml wynosić będzie nasza jednostka degustacyjna. Przy czym około 300 ml zostawiamy na odpowiednie dotlenienie. W przypadku bardzo szerokich bombek staramy się nalewać do maksymalnego przegrubienia czaszy. Wtedy to nasz kieliszek najlepiej spełnia swoją funkcję, czyli maksymalnego dotlenienia trunku. Postarajmy się rozebrać kieliszki na części pierwsze. Zacznijmy od stopy. Stopa musi być mniej więcej takiej samej wielkości bądź troszkę mniejsza niż czasza, żeby zapewnić idealnie stabilną pozycję kieliszkową. Nóżka. Nóżka to nasz specjalistyczny przyrząd, czyli rączka. Za pomocą nóżki trzymamy kieliszek, dokonujemy nim obrotów. Nóżka powinna mieć szerokość mniej więcej 3 palców, tak aby wygodnie i swobodnie można było utrzymać całą czaszę. Dzięki temu, że trzymamy kieliszki za nóżkę, wino nie ogrzewa się, a także nie palcujemy sobie szkła, przez co nie odcinamy wrażeń wzrokowych. Jedynym jakby odstępstwem, tutaj mamy kieliszek do wina, który ma krótką nóżkę, żeby był niższy niż reszta kieliszków, które używamy, jeżeli mamy set wielokieliszkowe, bądź kieliszki do win wzmacnianych, w których to pojemność jest z reguły niewielka, także czasze są mniejsze i ograniczone, stąd i nóżki krótsze. Czasza. Przy czaszach wchodzimy już w zupełną specjalizację. Tutaj na przykład mamy małe czasze ograniczone z bardzo wąskimi wylewami. Tutaj mamy za małe czasze, które nie pozwalają nam dokładnie na dużą pracę wina. Tutaj mamy czasze przeznaczone do białych win, też raczej z wąskimi wylewami, które ograniczają nam głównie kwasowe smaki. Tutaj mamy czaszę, która przypomina nam troszkę czaszę win białych, ale już o wiele szerszej i większej pojemności, a troszkę czaszę win czerwonych. Czasze win czerwonych. Bardzo rozłożyste, a zarazem bardzo wysokie i długie, do jakichś ciężkich Bordeaux. Na tle pozostałych kieliszków rysują się jak giga kieliszki. Ich pojemności to niemalże 700 ml, czyli tyle co cała butelka wina. I bardzo szerokie czasze. Czasze służące do starych win albo do bardzo delikatnych win zwiewnych, które potrzebują bardzo dużo powietrza, żeby się natlenić. O dziwo tutaj mamy model, który jest wykorzystywany do wina białego. Również takiego szerokiego. Jest to świeży trend kilkuletni, jak i klasyczny taki kieliszek, o którym możemy powiedzieć, że jest to nieomalże burgund. I także wąska czasza, która ma ograniczyć nam utratę bąbelków w przypadku win musujących. Zwykle ważnym elementem w czaszach jest łączenie. Przy kieliszkach szklanych, z którymi mamy do czynienia tutaj na początku, które oczywiście są o wiele tańsze niż kieliszki kryształowe, łączenie zazwyczaj jest bardzo problematyczne. Bardzo mocno zniekształca nam kształt wina, jego kolor i uniemożliwia nam trochę obserwację w fazie dokonywania ocen wzrokowych. Przy kieliszkach szklanych to nie tylko grubość łączenia nóżki z czaszą, ale też w porównaniu po prawej mamy kieliszek kryształowy i jego ściankę oraz ścianę kieliszka szklannego. Także kieliszki szklane w użytkowaniu do zabawy w rozpoznawanie kolorów i oleistości troszeczkę mają się nam gorzej. I ostatni niezwykle ważny element układanki, czyli wylew. Wylew czaszy. Czasza zawsze musi zamykać się jak tulipan. Tutaj mamy wylew, który jest po prostu szeroki, niczym kółko do rysowania, a na dodatek uwalnia nam cały aromat. Dobrze. Co najwyżej możemy się tym oprzeć. Kieliszki do win wzmacnianych, czy też bardzo słodkich, które muszą nam troszkę ograniczyć ten smak, czyli mają bardzo malutkie wylewy i tym samym stróżka atakuje nas cienka, jakby w sam środek języka. Dosyć neutralny kieliszek do wody i tutaj nasze szklanne kieliszki, które tak naprawdę są raczej też przykładami kieliszków
nie najlepszy do wina. Tutaj mamy zamykającą się czaszę, ale lekko wywinięty jakby wylew w celu jego poszerzenia jeszcze na końcu. Czyli nie chcemy wina za bardzo przetlenić, ale gdzieś tutaj chcemy też troszkę szerzej je puścić. Czyli białe wina, troszeczkę węższe, wylewy od czerwonych, ale znowu nie tak wąskie jak do win wzmacnianych. Tutaj też chcemy poskromić tą naszą kwasowość zaraz na wylocie. No i czerwone wina, czyli dosyć szerokie wylewy, żeby to wino rozlewało nam już się po całych ustach, atakowało cały język, czy też to już bardzo subtelnych win, które staramy się mocno wytlenić szeroko w czaszy, też szeroki bardzo wylew otwarty, gdzie wino potrafi nas zaatakować pełnym strumieniem. No i powściągnięty nasz wylewik wina musującego. Czyli nie chcemy, żeby to perlenie za bardzo nam się rozlewało po ustach. Nie chcemy też, żeby uciekały nam bąbelki. Czy musimy posiadać taką baterię kieliszków? Tak naprawdę nie. Dobrze jest posiadać kieliszek do wina musującego, który faktycznie sprawia, że perlistość będzie działała dłużej, a tak naprawdę ja najczęściej używam takiego kieliszka. Jest to nieomalże kieliszek uniwersalny. Wylew gdzieś pomiędzy winami czerwonymi, czasza gdzieś pomiędzy winami czerwonymi i białymi i tak naprawdę bardzo dobrze pracują tutaj i wina białe, i wina czerwone. Nie polecałbym kieliszków szklanych ze względu na dużą dystorsję w dole, a też zazwyczaj o wiele niższą plastyczność, która powoduje, że albo przy dużych czaszach te kieliszki są bardzo kruche, albo przy małych czaszach te kieliszki są niezwykle grube i nieprzejrzyste. Zamiast kupowania 6 czy 7 różnych dziwnych kieliszków, warto zainwestować w jeden kieliszek, który pozwoli nam bardzo ładnie oceniać kolorystykę wina, nie będzie nam zaburzał oleistości, będzie pozwalał na pracę wina, jego napowietrzanie i będzie też miał ładny, cieniutki rand dla miłych wrażeń też dotyku w ustach. Jeżeli chcemy rozpocząć naszą przygodę z degustacją, to nie musimy posiadać całej baterii kieliszków. Wystarczy, żebyśmy właśnie znaleźli ten kieliszek po środku. Czyli nie za szeroki, nie za pełny, nie o litrowej pojemności, nie o pojemności 200 ml. I nawet jedna sztuka, jeżeli chodzi o zabawę z degustacją, to niezwykle pomaga. To niezwykle pomaga. Czystość ścianki, przezroczystość ścianki, miejsce, żeby to wino miało gdzie zapracować, robi różnicę. Przede wszystkim bardzo istotne jest też podejście i wyrobienie sobie smaku. Jeżeli będziemy używać jednego kieliszka na początku i dobrze zaczniemy rozróżniać poszczególne wina na tym jednym modelu, który sobie wybierzemy, to również przechodząc z modelu na model, bawiąc się szerokością właśnie wylewu czy szerokością czaszy, będziemy mogli łatwiej sprawdzać, jakie faktycznie efekty daje nam to wino i czy poprawia nam to smak danego wina, czy nie zmienia go zupełnie, czy może pogarsza. Na tym na przykład niezwykle wodniste i bardziej alkohol. Na tym alkohol jest bardziej poskromiony, co czyni to wino smaczniejsze. Dziękuję Państwu serdecznie, zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym Na krawędzi szkła.